Cześć wszystkim. Dzisiaj będzie taki filmik na niedzielę o zwarciu dosyć głośnym, które rozwaliło mi ten zasilacz taki. To był od dysku HDD. Kiedyś kupowałem z takim adapterem. Tu jest na 220 wejście. Tutaj są informacje, jakie ma ten zasilacz. 5 V i 12 V, 2 A, 12 V i 5 V, też 2 A. Widzicie, tutaj jest pokazane, gdzie jest 12 V, gdzie jest 5 i gdzie jest masa. Z drugiej strony wtyczka. No i niestety chciałem sobie podłączyć pod ten zasilacz tą zapalniczkę samochodową. No i podłączyłem gdzieś tak po, nie wiem, 20 sekundach, 30 słyszę coś hukło. Prąd w całej chacie się wyłączył, musiałem na klatkę wychodzić, żeby włączyć się głównym włącznikiem. I także tak to wygląda i sobie zobaczymy teraz. Ten zasilacz w środku, najpierw na tej kamerce, potem pod mikroskopem płytkę. Co tu generalnie mogło się spalić? Ja już sobie obudowę troszeczkę otwarłem, żeby się nie męczyć po prostu na kamerce tej, co teraz tutaj widzicie. Także otwieramy. Otwieramy. Powiem wam, czuję już taki zapach spalenizny. O jacie, ale coś się zjarało. Śmierdzi taką smołą. Zobaczmy sobie, co tu mogło paść. Najpierw pod tą kamerką. Tak wygląda płytka. Jak widzicie, mamy transformator. Tu jest wejście. Co obstawiacie, że mogło się schajczyć? Pierwsze zabezpieczenie jakieś. Tu nawet nie widzę żadnego takiego standardowego bezpiecznika. W tym. Dobra, wyjmijmy w ogóle płytkę sobie z obudowy całkiem. Zobaczmy teraz, może będzie lepiej, troszeczkę wygodniej. Na pewno coś się zjarało, bo był huk i coś wysiadło tutaj. Na razie nic nie widzę. Zobaczmy sobie od drugiej strony. Ło kurczę. Popalone, widzicie? Ale popalona płytka. Tutaj jest w miarę ok. Czyli gdzieś tutaj hukło. No to już podejrzewam, że płytka będzie do wymiany. Czyżby ten układ się zjarał? Aż wypaliło ścieżkę. No nie dziwię się, jak to się. Było obciążenie na tej zapalniczce. Zrobiło się pewnie gorące w cholerę. Ale tutaj nie ma żadnego bezpiecznika w tym, nie?
Dobra, wejdźmy sobie pod mikroskop. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Ja sobie przełączę teraz kamerkę. I zaczniemy od strony tego gniazda całego. Tylko sobie może. Pierwszy element. To jest właśnie ten element. Sobie go obejrzyjmy. No wygląda, że chyba on dostał ostro w dupie. Tylko co na nim pisze dokładnie, że uda się zobaczyć. Nie widać za bardzo. Ok, lecimy dalej. Tu wyglądają chyba jeszcze na całe. Kondensator też jest cały. Tutaj mamy niby całe, niepopalone. Tutaj całe. Tutaj mamy kolejny układ. I on się nazywa, przedstawia Sharp PC817. To jest Sharpa. Tutaj mamy jakąś diodę. Najlepsze jest to, że był huk, a nie widzę żadnych elementów, które by się jakoś mocno zjarały. Wiecie? Ha. Czyli to wygląda na to. Ja obstawiam tutaj ten element, że on się zepsuł. Zobaczę jeszcze pod kątem. Ja nie widzę za bardzo, żeby jakieś były uszkodzone. Dobra, zaraz sobie wrócimy płytkę. To jest to całe gniazdo. Dobra, obracam płytkę. Ja pierdziel, ale wyjarane. Patrzcie, co się tutaj stało dopiero. Wypalona ścieżka. Także ja już z tego nic raczej nie zrobię. Być może po prostu ścieżka się tak przepaliła. Tutaj mam aż chyba stopioną cynę. Prawdopodobnie. Dokładnie, od wejścia 220. Chyba rozumiem. Tu, gdzie jest właśnie 220 V.
Tak, wiem już, co się stało. Podłączając pod tą zapalniczkę, płytka prawdopodobnie bardzo się rozgrzała do takiego stopnia, że tutaj na tych ścieżkach, gdzie idzie 220 V, nastąpiło zwarcie. Nastąpiło zwarcie i przepaliło. I ten właśnie taki strzał głośny, który był, to było właśnie od strony 220. Zwarcie, korki wywaliło. Tylko coś musiało chyba puścić, jakiś układ. Na to by wskazywało, że puścił ten tutaj. Ten tutaj się zepsuł, zrobił zwarcie i poszła zwara. Centralnie nawet widać, w którym miejscu jest najbardziej, dokładnie. Na ścieżki. Raczej tego już nie będę naprawiał. Bo to tak zjarana jest ta płytka, że nie ma sensu. Jedynie co mi zostaje, to włożyć to do pudełka ze szrotem, gdzie jeszcze będzie można ewentualnie wykorzystać sobie jakieś elementy, takie jak na przykład już widzę tą diodę, o ile jest sprawna. No i taka przygoda niedzielna. Niestety zapalniczka nie wytrzymała. Znaczy zapalniczka wytrzymała, ale zasilacz nie wytrzymał zapalniczki i się zjarał. Szkoda, bo był zasilacz 12 V na 2 A. No i co? I tyle. W temacie. Taka historia krótka. Trzymajcie się.